Dzień dobry, moi kochani. Witam się z Wami serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was z takim makijażem totalnie last minute i będzie to makijaż świąteczny. Makijaż elegancki, makijaż, który no oczywiście nie tylko można wykonać na święta, ale to będzie taka ponadczasowa elegancja, makijaż, który upiększy każdą z nas. I wczoraj zadałam Wam pytanie na moim Instagramie, którą paletą wolicie, żeby ten makijaż wykonać. I do wyboru były dwie. Albo Charming Mocha od Eveline, albo Miss Lily od Lovely. I powiem Wam tak, wcale mi nie ułatwiacie. No i spójrzcie, jaki mamy wynik. 53 do 47. No więc sami przyznacie, że wcale to nie jest ułatwienie mi wyboru. Natomiast no jednak ociupinką prowadzi Charming Mocha, więc myślę, że właśnie tej palety dzisiaj użyję. Natomiast obiecuję, w następnym makijażu biorę się za Miss Lily. I tak jak już widzicie, przychodzę do Was ze zrobionymi brwiami i przygotowaną powieką, łącznie z tym, że mam zmatowiony łuk brwiowy, ponieważ w palecie jest jasny beż, ale on jest bardziej satynowy, a ja chcę mieć tutaj matowo, w związku z tym po prostu zmatowiłam łuk brwiowy pudrem. Zabieramy się do malowania. Biorę sobie tutaj ten brąz na pędzelek Pro 55 i to jest kolejny pędzelek, bez którego ja już sobie nie wyobrażam mojego makijażu, i tak jak Hulu P66, tak Hulu Pro 55 to jest totalny must have, ale filmik o pędzelkach będzie. Będzie, obiecałam, że będzie, więc będzie na pewno. Nabieram odrobinkę na czubeczek, i dzisiaj znowu będę się malowała tą metodą od dołu, dlatego że tyle co informacji od Was dostaję cały czas, że to jest świetna metoda, żeby właśnie ją pokazywać, bo Wy sobie utrwalacie i tak dalej, więc na Wasze prośby bardzo proszę, zaczynamy znowu od dołu. No i tutaj mamy mega pigmentację, tutaj naprawdę zdecydowanie lepiej jest najpierw zrobić oko i to nawet nie jest ze względu na to, że jakoś te cienie się bardzo osypują, ale po prostu nie musimy uważać i tutaj jedziemy. Pod tym kątem, jak idzie nasza powieka, zaznaczamy sobie zewnętrzny kącik, patrząc na wprost. Od razu sobie przeciągnę. I teraz jeszcze zaznaczam sobie tutaj tą górę. Widzicie, o co chodzi, że jak patrzę na wprost, tu mam załamanie, chcę to załamanie jakby przedłużyć. O, i powstaje mi taka fałeczka. Dokładnie to samo robię z drugiej strony. No i nie włączyłam nagrywania. O Boziu, kochana! Zdążyłam tylko tyle powiedzieć, że na płaską część pędzelka nabieramy sobie tutaj tego cienia odrobinkę. Te cienie są mega napigmentowane, więc wystarczy troszeczkę, żeby zbudować odpowiednią intensywność. I oczywiście metoda wklepingu. Ok. Zrobione, to samo robię po drugiej stronie. Teraz biorę sobie kolejny brązik na ten sam pędzelek i położę go tutaj na granicę tego cienia. I reszteczką, która zostaje mi na pędzlu, tak jakby przejeżdżam kawałeczek dalej, tym samym rozdymiając tutaj od razu granicę. I teraz na paluszek nabieram sobie tutaj tego pięknego cienia i kładę go tutaj na środek. O, w ten sposób. Widzicie, te cienie po prostu same się łączą, to wszystko samo się robi i nie wymaga od nas tak na dobrą sprawę jakichś nie wiadomo jakich umiejętności, nie wiadomo jakiej wiedzy. Ta paleta skomponowana jest w taki sposób, że możemy jechać po kolei z cieniami i tutaj, wiecie, każdy z tych cieni, który Wam się tylko podoba, będzie pasował do poprzednich. Więc możecie sobie, jeżeli chcecie delikatniejszy makijaż, możecie zacząć sobie na przykład tutaj od tego cienia i jechać w tą stronę. No po prostu ktoś, kto komponował tą paletę, naprawdę wiedział, co robi. I teraz tak. Mogłabym w wewnętrzny kącik dać po prostu ten jasny cień i byłoby przepięknie. Mogłabym użyć na przykład rozświetlacza. Ale ja tutaj bardzo chcę Wam pokazać mój ukochany pigment i gdyby tak na dobrą sprawę
Chcieli mi zabrać praktycznie wszystkie pigmenty i zostawić sobie, nie wiem, 2-3, no bo nie wyobrażam sobie, żeby zostawić jeden tylko, bo nie potrafiłabym się zdecydować. Natomiast jednym, powiedzmy, z tych trzech to z całą pewnością byłby Kobo Seashell numer 505. To jest przepiękny ślubniak. I jeżeli, nie wiem, zamierzacie się malować na własny ślub, jeżeli zamierzacie robić właśnie takie klasyczne makijaże, to uwierzcie mi, że mając ten cień, po prostu makijaż zrobi się sam. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Jest to przepiękny, jaśniutki cień, który opalizuje na złoto, brzoskwinkowo i różowo. No po prostu coś przepięknego. Natomiast on nie jest iskierkowy, on nie jest, nie wiem jak Wam powiedzieć, to nie jest taki bardzo błyszczący cień. On daje taką satynową taflę, bardzo elegancką, bardzo wyważoną, a jednocześnie na tym oku coś się dzieje, jest interesująco i naprawdę nada się nawet do tej bardziej dojrzałej powieki. I to mówię o takiej powiece bardziej dojrzała niż moja, czyli dla pań 50-60+. Biorę go sobie odrobinkę na paluszek i daję w wewnętrzny kącik. Tutaj oczywiście mogłybyśmy jeszcze zrobić cut crease, ale ja chcę, żeby ten makijaż był banalnie prosty, żeby każda z Was potrafiła go odtworzyć, nie mając nawet jakichś, nie wiadomo jakich narzędzi. I zobaczcie, jak on robi robotę. Wklepuję go też tutaj delikatnie na środeczek, ale już tylko taką odrobinkę. Dzięki temu, że dałam ten perłowy, taki przejściowy cień, to spójrzcie, jak pięknie ten jasny połączył się z resztą. Jak to się mówi? Samo się zrobiło. Teraz to samo z drugiej strony. Zobaczcie na palcu. Może będzie widać, jak on ma piękny kolor. Teraz łapię za czyste chulupę 66 i będę rozdymiać sobie tutaj te granice wszystkie, które mi powstały. Najpierw je sobie rozdymię czystym pędzelkiem, a potem jeszcze tu dołożę cienia. I teraz biorę sobie tutaj ten trzeci w kolejce i od zewnętrznej strony będę sobie budować załamanie. I chulupę 66 właśnie idealnie się do tego nadaje, dlatego że w momencie, kiedy mamy go tak jakby w pionie, to w tym momencie możemy tak ładnie rozdmuchiwać cień, a jeżeli go przekręcimy w poziom, to on pięknie nam się właśnie tutaj wpasowuje w załamanie i możemy sobie dotrzeć tu do wewnętrznego kącika. Jak będziecie patrzyły sobie w dół do lusterka, tak jak ja w tej chwili, to będziecie idealnie wiedziały, gdzie macie poprowadzić ten cień. To samo robię na drugim oku. Teraz dobieram sobie jeszcze tutaj tego ciemnego cienia, tak naprawdę odrobinkę na czubeczek, cały czas chulupę 66 i pojadę sobie tak jakby tutaj po tej granicy, bo tak jak patrzę w tej chwili na Was, to spójrzcie, że troszeczkę zaniknął mi tutaj ten zewnętrzny kącik i chcę go trochę podnieść, więc dam tutaj odrobinę tego ciemniejszego na granicę tak jakby mojego cieniowania pomiędzy tym ciemnym a jasnym. Jeszcze tak odrobinkę i od razu rozblenduję. No dobrze, i wiecie co, widzę, że jeszcze mi tutaj jakby za mało jest ciemno w zewnętrznym kąciku, ale to wiecie, to jestem ja. Oczywiście Wy możecie na tym etapie poprzestać, jeżeli chodzi o cieniowanie właśnie górnej powieki, natomiast ja jeszcze sobie tutaj w zewnętrzny kącik chcę dołożyć tego najciemniejszego brązu. I do tego posłuży mi pędzelek, który dostałam od firmy Hakuro i to jest J508. No i powiem Wam, że ta seria J to rzeczywiście jest seria premium. One są tak mięciusieńkie, dokładnie tak samo miękkie, jak i seria Daniela od Hulu. I tak odrobinka na czubeczek i też metodą wklepingu odrobinkę sobie przybuduję jeszcze ten zewnętrzny kącik.
ponieważ powstała mi znowu granica, to znowu co? Chulupę 66 i blendujemy. I właśnie tym się różni makijaż taki, wiecie, dopracowany od takiego na szybko, że mamy czas na to, żeby poblendować i poblendować i poblendować i jeszcze raz poblendować. I wtedy uwierzcie mi, że jeżeli macie właśnie trochę więcej czasu i możecie sobie pozwolić na to, żeby pobawić się tym blendowaniem, to wasz makijaż, uwierzcie mi, będzie wyglądał na wykonany przez profesjonalistę. I biorę sobie jeszcze taką małą kuleczkę też z Hakuro i to jest J503, odrobinkę jeszcze tego cienia Seashell i włożę go tutaj w ten wewnętrzny kącik, do którego, wiecie, palcem nie byłam w stanie dotrzeć. O, w ten sposób. On się przepięknie błyszczy, ale to nie jest, wiecie, taki błysk brokatu, tylko on jest jaśniutki i pięknie odbija światło, to jest na tej zasadzie. No dobrze, to cieniowanie górnej powieki zakończone. Ja w tej chwili szybciutko sobie przyciemnię linię rzęs, przyciemnię ją ciemną kredką, chyba czarną, od Eveline. Natomiast za moment do Was wrócę, bo chcę przykleić sztuczne rzęsy i chcę Wam pokazać, jakie to jest proste. No dobrze, kochani, jestem już z powrotem, już z przyklejonymi jednak rzęsami, dlatego że zdecydowałam się nagrać dla Was totalnie instruktażowy filmik o tym, jak od początku do końca zająć się rzęsami całościowymi, co z nimi zrobić, żeby stały się właśnie przyjaznymi takimi, powiedzmy, połówkami, 2/3 właściwie dzisiaj mi wyszło, a dzisiaj użyłam modelu Seniorita od Natural Lashes, no i powiem Wam, że jest moc w sensie takim, nie tylko, że są to piękne rzęsy, ale są tak leciusieńkie i mają tak fajny, taki bardzo plastyczny pasek, także myślę, że nawet osoba mniej doświadczona świetnie sobie z tymi rzęsami poradzi. Dobrze, ponieważ dzisiaj jeszcze jest wcześniej, jest około godziny 12, to ja w tej chwili przeskoczę do odcinka z testem podkładu i tak tylko na zajawkę pokażę Wam podkład, którego chcę użyć, to jest podkład, którego używałam na live'ie i bardzo prosiłyście o przetestowanie długotrwałe tego podkładu, a mowa tutaj o podkładzie z Lovely. Jest to podkład, który jest tani, a na wczorajszym live'ie, jak go nałożyłam, miałam okazję ponosić go kilka godzin, no i powiem Wam, że no tak, wiecie, przy nakładaniu bardzo, bardzo mi się podobał, więc tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście warto jest go przetestować, tak wiecie, przez wiele godzin, tak jak mówię, mamy w tej chwili około 12, w związku z tym nawet jeżeli, wiecie, przyjdę do Was około 23, 4, no to będzie już taki miarodajny test. No dobrze, to w takim razie ja przeskakuję do odcinka z podkładem i za moment do Was wracam już ze zrobioną buzią. Dobrze, kochani. No dobrze, kochani, to jestem już z makijażem twarzy. No powiem tylko, że ten podkład na chwilę obecną, no tak jak sami widzicie, wygląda po prostu przebosko i absolutnie nie powiedziałabym, że jest to podkład za kilkanaście złotych. Także jeżeli on jeszcze się utrzyma, to będzie po prostu hicior. Natomiast ja tutaj już mam wszystko skończone, została mi tylko dolna powieka i biorę chulupę 66 i nabieram odrobinkę na czubeczek tego ciemnego tutaj trzeciego w kolejności cienia. I w taki delikatny sposób będę to wszystko sobie tutaj rozdymiać, ale na razie pracuję przy linii rzęs. Delikatnie tutaj wyjeżdżając. Troszkę łącząc, bo tutaj miałam, nie, że tak powiem, niedosmarowane. Teraz biorę sobie taką małą miotełeczkę i to jest DS15. I tutaj ten jasny cień, ten trzeci w kolejności, jego będę aplikowała od wewnętrznego kącika i od razu będę rozdymiała ten ciemniejszy do dołu. I jedziemy do zewnętrznego kącika, łączymy tutaj wszystko.
I tu z tym cieniowaniem, jak widzicie, zjeżdżam dość nisko, dlatego że rzęsy, które mam nałożone, są dość mocne. W związku z tym dolna powieka musi, wiecie, jakby zrównoważyć te rzęsy. Czyli musi być mocniejsza, musi być to cieniowane, musi być to cieniowanie poprowadzone niżej, właśnie ze względu na to, żeby to oko po pierwsze wydawało się olbrzymie, a po drugie właśnie, żeby zrównoważyć takie mocniejsze rzęsy. No poza tym wiecie, jest to makijaż na wielkie wyjście, więc tutaj możemy sobie troszeczkę poszaleć. I teraz jeszcze na ten pędzelek dobieram odrobinkę tutaj tego cienia espresso. I w zewnętrznym kąciku widzę, że mam coś niedopracowane, więc sobie jeszcze tutaj dołożę. O! I pociągnę. I jak cieniowanie oka mamy na takim etapie, położę sobie na linię wodną nudziakową kredkę. Taką jasno-beżową, nie białą, tylko właśnie jasno-beżową i też chodzi o to, żeby jej nie położyć, wiecie, za dużo. Nie chcę, żeby ona gdzieś tutaj się osadziła między rzęsami, bo to bardzo źle wygląda. Chcę tylko, żeby ona delikatnie rozjaśniła mi spojrzenie w ten sposób. Widzicie, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim okiem? Nie ma takiej, wiecie, wyraźnej, jasnej krechy, tylko delikatnie rozjaśnione spojrzenie. I jako ostatni punkt programu, już taki, wiecie, taka kropeczka nad i, biorę odrobinę pigmentu z Kobo i kładę go tutaj w wewnętrzny kącik, łącząc sobie ładnie górę z dołem, ale tak tylko odrobinkę na czubeczek. I ten pigment nakładam pędzelkiem DS16, on jest po prostu idealny do takiej precyzyjnej roboty. No i tutaj ten pigment naprawdę w tym makijażu robi nam całą robotę. Uważam, że wygląda to obłędnie. I pokażę Wam jeszcze jeden mój taki trik. Biorę sobie właśnie ten mój ukochany puder z Paese. Płaski pędzelek, którym nakładałam sobie, wiecie, puder tutaj pod podłóg brwiowy. Nabieram troszkę tego pudru i tu sobie delikatnie tak jakby podczyszczę. Wiecie, ten puder ma krycie, ale nie na tyle duże, żeby zrobił mi tutaj jakieś odcięcie. Nie, on tak pięknie nam wyblenduje te granice. Widzicie, tak jakby podczyszcza się, a jednocześnie nie jest to taka, wiecie, linia, która jest bardzo ostra, urwana. Chodzi o to po prostu, żeby tutaj wszystko było tak pięknie, wiecie, wykończone, tak dopieszczone, żeby naprawdę ten makijaż wyglądał taki z klasą. No dobrze, moi kochani, to makijaż na wielkie wyjście skończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest to totalnie uniwersalna propozycja. Uniwersalna, ponieważ będzie pasowała naprawdę każdemu. Jest to makijaż, który nas upiększy, odświeży, powiększy nasze oczy. Więc w takim makijażu po prostu każda z nas będzie wyglądała dobrze. No i cóż, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tutaj. Moje psy teraz będą szczekać. Bardzo Was proszę, zostawcie kciuki do góry, do dołu, jeżeli Wam się nie podobało. Napiszcie mi w komentarzach, jaki makijaż Wy wykonałyście na święta, w jakim czujecie się najlepiej, czy właśnie taki kolorowy, trochę zwariowany, wiecie, na ten trudny czas. Czasami nam się lepiej żyje, jak jesteśmy takie trochę bardziej kolorowe. Są osoby jednak, które wolą być stonowane, także proszę, napisz mi tutaj na dole, do której grupy Ty należysz. Ja Wam przepięknie dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jeszcze raz składam Wam najserdeczniejsze życzenia na te święta. Niech Wam Chrystus błogosławi. Wierzę w to, że już niedługo jakby to wszystko minie. A teraz miejmy taki ten czas refleksji, czas, kiedy możemy się zastanowić nad tym, co w naszym życiu było tak, co było nie tak. A być może jest to czas gdzieś na przewartościowanie, wiecie, co jest w życiu ważne. Ja taki czas miałam wtedy, kiedy choroba położyła mnie do łóżka, nie wstawałam przez kilka dobrych miesięcy. No i wtedy wszystko mi się przewartościowało. Teraz już wiem, co chcę i dzięki Panu Bogu mogę robić to, co kocham, mam Was i w ogóle jest nas już ponad 14 tysięcy i ja jestem tak szczęśliwa, że Wy wiecie jak. Wy wiecie, bo mnie znacie. No dobrze, kochani, to ja Was ściskam, całuję i jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt i oczywiście serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki. Buziaki! Mua.